Zanim zacznę mówić o tej nowej części, chciałbym wtrącić kilka słów a propos pierwowzoru, czyli Blade Runnera oryginalnego w reżyserii Ridleya Scotta. Dla mnie Łowca Androidów to jest jeden z filmów, który mnie pokonał, bo kiedy zobaczyłem go pierwszy raz, byłem stanowczo za młody na to, żeby zrozumieć, o co w tym filmie tak naprawdę chodzi. O ile dobrze sobie przypominam, miałem około 10 lat, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Łowca Androidów i powiem wam szczerze, ten film był dla mnie po prostu nudny i przegadany. Oczywiście świat był całkiem fajny i to mnie przyciągnęło do tego, żeby w ogóle ten film obejrzeć, no ale nie było tam akcji. No był Harrison Ford, który wtedy był po prostu moim idolem za rolę przynajmniej Hanna Solo czy Indiana Jonesa, ale film wydawał mi się po prostu przegadany i nudny. Później miałem drugie podejście do tego filmu, lat około 15. I pamiętam, że kiedy go obejrzałem, to stwierdziłem, wow, no wygląda to naprawdę super, ale nadal w tym filmie nic się nie dzieje. No wiecie, jako taki 15-latek, no to wymagałem tego, żeby w filmie było non-stop akcja, żeby ci Blade Runnerzy faktycznie polowali na te androidy, żeby właśnie akcja była wartka, a tutaj gadają i testy przeprowadzają. No nuda. No i trzecie podejście do Łowcy Androidów, lat około 22-23. I powiem wam, że wtedy coś we mnie zaskoczyło. Bo nie dość, że znowu zacząłem właśnie analizować, jak ten świat jest pokazany, jak jest przedstawiony, jak jest cudownie wykreowany ten świat Blade Runnera, to zaczęło do mnie przemawiać coś jeszcze. To, o czym ten film opowiada, a mianowicie o tym właśnie człowieczeństwie, czym to właściwie jest. I za każdym razem w sumie, kiedy zaczynam oglądać ten film, wyłapuję w tym filmie nowe rzeczy. Więc w moim przypadku wyszło przynajmniej na to, że do tego filmu należy zabrać się z jakimś odpowiednim dopiero bagażem doświadczeń. I ja rozumiem, że pewnie są osoby, które w młodszym wieku zajarzyły te wszystkie rzeczy, które przedstawia oryginalny Blade Runner. No ale to tak jak mówię, tutaj wiek nie gra roli, tylko bardziej to, na jakim gdzieś etapie trochę emocjonalnym jesteśmy. Mnie to widocznie musiało zająć 20 kilka lat, żeby dojść do tego geniuszu Blade Runnera. Ale w końcu go poznałem i teraz za każdym razem, kiedy oglądam ten film, cały czas wyłapuję w nim nowe rzeczy, choć widziałem go bodajże już z 10 razy, myślę, przynajmniej w swoim życiu. No ale kontynuacja? I gdy tylko pojawiły się pierwsze doniesienia, że powstanie Blade Runner 2049, to od razu powiedziałem, o nie, znowu, to jest kolejny pojazd po prostu na nostalgii, na tym, co kiedyś było kultowe, więc zróbmy nową część, a może zbudujmy w ogóle wokół tego jakąś franczyzę. No nie byłem zbyt pozytywnie do tego pomysłu w ogóle nastawiony. Ale potem przyszedł promyk nadziei. Promykiem nadziei okazało się nazwisko reżysera, a mianowicie Denis Villeneuve miał zająć się tą adaptacją, tym sequelem do oryginalnego Łowcy Androidów. I tutaj już byłem spokojniejszy, zwłaszcza na przykład po ostatnim Arrival w jego wykonaniu, czy nawet wcześniejszych Sicario, czy Wróg, czy Labirynt. To są naprawdę dobre filmy i uważam, że akurat ten reżyser, Denis Villeneuve, jest reżyserem, który będzie pamiętany przez wiele lat. To jest człowiek, który może stać się taką legendą, jak stał się Steven Spielberg, jak stał się Martin Scorsese, naprawdę wielcy reżyserzy. I jest on jak na razie, na naprawdę bardzo dobrej drodze, żeby za te kilkanaście lat ludzie po prostu czekali tylko na jego filmy przez jego nazwisko, nawet już nie mówiąc o tym, o czym te filmy będą. Więc nowy Blade Runner 2049 zawitał do kin i pewnie tak jak słyszeliście, jest cholernie dobry. Ogólnie pomyślałem o tym, że najpierw nagram recenzję i tak jak w przypadku takich większych premier, bardziej oczekiwanych, po jakimś czasie pojawi się spoiler talk, gdzie pomówię już sobie ze spoilerami o fabule filmu. Ale w tym przypadku tego nie zrobię. Kiedy obejrzałem ten film, stwierdziłem, nie mogę tego zrobić komukolwiek, kto będzie kiedykolwiek chciał zobaczyć ten film i przypadkiem by nawet natrafił na ten mój filmik. Źle bym się czuł sam ze sobą, wiedząc, że komuś to zdradziłem. Nawet jeżeli ktoś chciałby tego, tak? I mówiłby, Ormando, nakręć ten o spoilerach, bo nie wiem, i tak tego filmu nie obejrzę, ale byłbym ciekaw, co tam myślisz a propos fabuły. Nie, bo prędzej czy później do jasnej cholery pewnie zobaczysz ten film, będziesz miał okazję, żeby go zobaczyć. A jeżeli jesteś
taki uparty, że masz to gdzieś, no to i tak znajdziesz w internecie streszczenia tego filmu. Ale ja bym się źle sam ze sobą czuł, jeżeli bym opowiedział coś więcej o tej fabule. Więc jeżeli miałbym coś powiedzieć tak pokrótce, no to mamy rok 2049. Wow, zaskoczenie. Czyli dzieje się to około 20 lat po oryginalnym Łowce Androidów, bo pierwowzór miał miejsce w 2019, czyli już za, no właściwie niecałe 2 lata będziemy mieli latające samochody i tak dalej. Także szykujcie się. A naszym głównym bohaterem jest nowy Blade Runner, tutaj grany przez Ryana Goslinga, mianowicie oficer K. Tutaj powiązania z serią Men in Black chyba nie są zamierzone, ale może. I on ma po prostu pewną intrygę, zagadkę związaną z replikantami, czyli z androidami, które w tym świecie wyglądają niemalże jak ludzie, zachowują się jak ludzie, ciężko ich dosyć rozpoznać. I on jako Blade Runner, czyli człowiek, który ściga te androidy, ma do rozwiązania pewną zagadkę. I na tym właściwie skupia się cały film. Cały film jest właściwie takim dochodzeniem. Wszyscy mówią, jaki ten film jest piękny wizualnie. On jest po prostu, wiecie, to nie jest ładny film, to nie jest, wiecie, film, który ma ładne zdjęcia. To jest piękny film, to jest pod względem zdjęć, obrazu, muzyki, tej strony technicznej, to jest arcydzieło. To jest coś, czego ja w życiu swoim w kinie nie widziałem, bo może były starsze filmy, które miały też jakiś taki, nie, wiecie co, nie, pierdolę głupoty. Nie było ładniejszego filmu. Może Mad Max Fury Road, ale moim zdaniem, pomimo tego, że Mad Max Fury Road też jest ładny w obrazku, to nie wiem, czy każdy kadr z Mad Maxa można by było sobie wydrukować i jebnąć tutaj na ścianę. A w Blade Runnerze tak jest. Po prostu każdy kadr, każdą klatkę można by było oprawić w ramkę i po prostu się nad tym rozpływać, nad tą warstwą wizualną. Jeżeli chodzi o muzykę, też jest dobrze. Ja byłem na sali kinowej, gdzie był bardzo dobry dźwięk i w niektórych momentach, kiedy muzyka wchodziła z takim mocnym basem, to aż mi furkotały spodnie, nogawki przy spodniach, bo no robi to wrażenie, nie tylko samą jakby głośnością tego, ale też jak to jest pięknie wkomponowane w obraz. Co do muzyki jest tylko jeden minus, nie ma takiego nowego motywu przewodniego, który bardzo jest charakterystyczny w pierwotnym Blade Runnerze. Tutaj tego zabrakło, to jest ten drobny minusik na tym soundtracku, tutaj zrealizowanym przez Hansa Zimmera. I nie tylko, jeszcze jedna osoba brała udział w tworzeniu właśnie ścieżki dźwiękowej, ale to jest naprawdę koronkowa robota, jak to się mówi. Więc wizualnie ten film trzeba zobaczyć w kinie. Jeżeli, nie wiem, planujecie sobie poczekać, aż ten film wyjdzie na DVD albo nie powiem gdzie, to sobie odpuśćcie. Odpuśćcie sobie w ogóle oglądanie. Nie traćcie czasu, bo nie poczujecie tego, co powinniście poczuć, przez co myślę, że możecie stracić czas, a film jest długi, bo trwa prawie 3 godziny, 2 godziny 45 minut. Więc jest długi, jeżeli będziecie to oglądać, nie wiem, na komórce. W ogóle oglądanie filmu na komórce. Ostatnio moja narzeczona zaczęła oglądać filmy na Netflixie na komórce. Filmy. Nie, wiecie, kabaret sobie posłucha, tak? Stand-upu czy coś, tylko filmy. Kurde. Jak tak można? To jest karygodne. No ale wracając do tematu. Więc od tej strony technicznej nie ma bata, ten film zgarnia wszystkie nagrody. Jeżeli zdjęcia tutaj nie dostaną Oscara, to ja mam bada na Oscara. Nie oglądam Oscarów do końca życia. Jeżeli człowiek odpowiedzialny za zdjęcia do tego filmu tego Oscara nie dostanie, już w życiu nie obejrzę żadnego rozdania Oscarów, będę miał na to całkowite wywalone. Taka moja mała deklaracja. Więc od strony technicznej to się jak najbardziej trzyma. Jeżeli chodzi o fabułę, to tak jak mówiłem, nie chcę wam zdradzać, natomiast jest w tym filmie kilka twistów fabularnych, które zaskakują i tutaj reżyser myli tropy, w sensie pokazuje nam coś i myślicie jako widz, że zaraz coś pójdziemy w tym wątku,
a w ogóle fabuła gdzieś skręca i dzieje się coś zupełnie innego. I dla kogoś może to być jakby niekonsekwencja tego, że przedstawia nam się jeden wątek, a się go, nie wiem, gdzieś później pomija i skacze się na inny wątek, ale myślę, że to było tutaj zamierzone i specjalnie po prostu chciał pokazać nam coś innego i pokazać nam, że no nie do końca to, o czym ty myślisz w tej chwili, drogi widzu, jest tym, do czego ma jakby ta scena, te wszystkie wątki mają prowadzić. Ta warstwa wierzchnia jest, każdy ją widzi, widzi, że ona jest piękna, ale czy pod spodem, czy pod tym wszystkim znajduje się coś więcej? Tak jak miał w sobie właśnie ten oryginalny Blade Runner z właśnie od Ridleya Scotta. Jeżeli chodzi o jakby przekaz tego filmu i tak dalej, on jest bardzo podobny do tego, co miał do przekazania pierwszy film. O tym, w jaką stronę idzie ludzkość, o tym, czym jest bycie człowiekiem. Ten film to ma w sobie. Jeżeli ktoś tego nie widzi, robi mi się przykro. Zwłaszcza, że pod koniec tego filmu jest właśnie taka wada, która do mnie najbardziej mnie raziła w oczy, zwłaszcza właśnie pod koniec filmu, a mianowicie twórcy, a mianowicie reżyser, scenarzyści, postanowili, że trzeba wytłumaczyć wszystko widzowi. I bohaterowie powtarzają właściwie te same kwestie, które powtarzali chwilę wcześniej, tak żeby widz się przypadkiem nie pogubił i żeby wiedział, o co nam chodzi, tak? Wiesz, drogi widzu, o co nam chodzi, więc powtórzmy ci to 5 razy. I kiedy słyszę, że pomimo tego powtarzania tych kwestii, zwłaszcza pod koniec, ludzie mówią, że i tak, nie wiem, i tak tego nie załapali, no to jednak, kurczę, może reżyser miał rację i może powinien jeszcze 5 razy powtórzyć, bo może ktoś nie skuma, ale wydaje mi się, że ten przekaz jest na tyle transparentny i fakt, on może nie wnieść nic wielkiego do tego tematu, ale jest pokazany jednak z innej perspektywy, bo mamy tutaj innego bohatera. Ryan Gosling tutaj odgrywa zupełnie inną rolę niż odgrywał Harrison Ford w oryginale i pokazuje nam jakby cały problem z trochę innej perspektywy i przez to jednak ma coś do dodania. Po prostu jest to ten sam temat, ale uchwycony z innej strony. Niektórzy mają uczulenie na Ryana Goslinga. Ja osobiście lubię Ryana Goslinga, poza tym, że jebany wygląda, jakby go ktoś wymodelował w Photoshopie albo najzwyczajniej w świecie jakby jakiś, kurwa, rzeźbiarz go wyrzeźbił. Ja nie rozumiem, jak tacy piękni ludzie mogą istnieć. Fuck! Seriously? It's like you're photoshopped. To mnie tylko wkurwia w Ryanie Goslinga, ale ogólnie to jest bardzo utalentowany aktor i tutaj sprawdza się wyśmienicie. Ryan Gosling to jest, nie wiem, czy to nie jest jego najlepsza rola. Może nie, ale jedna na pewno z najlepszych. Naprawdę jest świetny. W ogóle jego wątek no jest oczywiście tym wątkiem głównym i tutaj Ryana Goslinga widzimy przez większość czasu na ekranie, ale też nie zdradzając fabuły, jest postać kobieca, z którą Ryan Gosling ma zażyłą relację, że tak to ujmę, i to jest najlepiej wygrany element tego filmu. Ta relacja między Ryanem Goslingiem, a właśnie tą dziewczyną jest po prostu świetny. I zarówno on, jak i ona, kiedy mają sceny ze sobą, to jest po prostu mistrzostwo świata. Co do Harrisona Forda? Harrison Ford jest Harrisonem Fordem. To znaczy, ogólnie dobrze wpasował się jakby w tą rolę. Pasuje tutaj wszystko. Jeżeli nastawiliście się, że go będzie jakoś bardzo dużo, to możecie się trochę zawieść. Ale ogólnie Harrison Ford też wypada świetnie. Jared Leto, jest go bardzo mało. Trochę przypadek taki, jak był w Suicide Squad z Jokerem, którego grał Jared Leto. Tutaj jest bardzo mało Jareda Leto, więc chciałoby się trochę więcej, w sensie poznać bardziej tą postać, no ale dostajemy to, co dostajemy. No dobrze, ale czy ten Blade Runner 2049 to będzie taka legenda jak pierwszy Blade Runner? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Film Ridleya Scotta zyskał popularność sporo po premierze, tak naprawdę. Nie był to film taki kultowy od samego początku, jak jest teraz. Film był klapą finansową. Z tego, co się zapowiada, niestety najnowszy Blade Runner też tak będzie. Więc jakby historia zatoczyła koło. Więc może ten film będzie faktycznie taki, wiecie,
przez wielu po prostu wyprowadzany na jakieś w ogóle wyżyny, tak jak jest teraz, ale czy on będzie za 10-20 lat tak chwalony, pokaże nam to czas. Na pewno jest to film, który stoi na własnych nogach. W sensie, jeżeli nie widziałeś Blade Runnera oryginalnego, ale chciałbyś sprawdzić, czym jest ten nowy, możesz śmiało iść. Wszystko, co potrzebujesz wiedzieć, jest w tym filmie. To nie jest kolejny odcinek serialu Marvela, czy DC, czy kogokolwiek. Nie jest to budowanie uniwersum jakiegoś dla kolejnych filmów. Nie, to jest spójna historia, jeden film, który myślę, że może za kolejne 20 lat pomyślą nad jakąś kolejną kontynuacją. Natomiast wydaje mi się, że po prostu tu był zamysł, że chcemy zrobić kolejny dobry film w tym samym świecie. W tym samym świecie, ale nie też z takim samym klimatem, bo warto tutaj dodać, że ten film jednak trochę różni się klimatem niż ten oryginalny. Oryginalny film był takim bardziej filmem detektywistycznym w otoczeniu właśnie cyberpunkowym. Tutaj to jest raczej taki cyberpunk, takie, wiecie, trochę odwrotność moim zdaniem. Bardziej tutaj czuć cyberpunk niż taki film noir. Na pewno jest to film, który z wami zostanie. Ze mną został. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, czy z wami też został. Ja, kiedy seans się skończył, siedziałem jeszcze dobre parę minut na krześle i sobie o tym myślałem. Zresztą cały czas myślę o tym filmie. Choć minął już czas od kiedy wyszedłem z kina, to cały czas ten film mi siedzi w głowie. Zarówno jeżeli chodzi o obrazy, o dźwięk, jak i o to, o czym ten film opowiadał. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, jak wam się podobał Blade Runner 2049. No i co? Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.